Kamil, gratulacje za zwycięstwo w plebiscycie. Ludzie cię kochają. Dziękuję. Ja też ich kocham. Kazali ci czekać na werdykt chyba dłużej niż w Soczi na dużej skoczni. No trochę to rzeczywiście trwało, natomiast miałem bardzo miłe towarzystwo. Fajnie się siedziało z Mariuszem na ławce. I co, cieszę się, że mogę tutaj być, że sam osobiście, prywatnie w tym ciele i tymi ręcoma mogłem odebrać statuetkę, podziękować kibicom, pogratulować wszystkim sportowcom, bo uważam, że z szacunku właśnie dla tych wszystkich ludzi dobrze jest być tutaj osobiście. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, natomiast ja się cieszę, że ja akurat miałem taką możliwość i mogę tutaj być. Mariusz mówił, że tam czekając na tej ławce graliście w papier, nożyce, kamień. Powiesz, jaki był wynik, bo muszę potwierdzić? 1-1. Nie, remis był. Remis. Tak się wydawało w pewnym momencie nawet, że może wy obaj zgadniecie to pierwsze miejsce. Może to by nawet było sprawiedliwe w pewnym sensie, znaczy jakby łączyło te dwie kategorie, w których startujecie. No, myślę, żeby to było fajne. Pierwszy raz w historii i ja uważam, że każdy tak naprawdę sportowiec, który daje z siebie wszystko, który uważa, że zrobił wszystko, co było w jego możliwościach, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w minionym roku, zasługuje na miano sportowca roku. To jest moje osobiste zdanie i tak naprawdę trudno jest sportowcowi mówić, że jest lepszy od kogoś innego, skoro tak naprawdę każdy daje z siebie wszystko, każdy poświęca mnóstwo czasu, energii, serca, nerwów, stresu, czasu, mnóstwo wyrzeczeń do tego, żeby osiągać coraz wyższy poziom, żeby kształcić się w tym, co się robi. I ja na przykład nie czuję się lepszym od swoich kolegów z innych dyscyplin sportowych. To, że kibice tak zdecydowali, to, że ludzie, którzy głosowali, tak zdecydowali, jest mi bardzo miło. Natomiast osobiście nie czuję się nikim lepszym. Czuję się po prostu jednym z tych sportowców, którzy tutaj byli. Widziałem, że na sali oprócz tego, że musisz stawać do selfie, to też musisz niektórym pokazywać, gdzie jest szef i czy jeszcze boli, tak? Nie, może nie tak do końca, natomiast są sytuacje, w których jest wszystko fajnie, a są takie momenty, w których trzeba po prostu odesłać do ludzi zajmujących się moją promocją mej osoby pod względem marketingowym i tak dalej. Czyli były też propozycje, tak? Też. Ty mówiłeś, jak rozmawialiśmy przed sezonem, że zaczynasz od nowa, od zera. Tak sobie powiedziałeś po tych 2 złotych. No i właściwie zacząłeś przymusowo nawet od -1, bo pierwsza poważna kontuzja. Zacząłem na ławce rezerwowej. Wypadłeś z podstawowej 6. To ci też dało taki dystans do tego, co się zdarzyło i tak generalnie do tego, czym jest sport? Tak, no każda taka trudność, każda przeciwność losu i trudny czas jest takim momentem, w którym zawodnik się zastanawia po prostu, czy rzeczywiście to zdarzyło się jakby, nie wiem, żeby nas zdołować, żeby pokazać nam po prostu jeszcze nasze słabości, żebyśmy mogli wyciągnąć jakieś wnioski. Ja wyciągnąłem dużo pozytywnych wniosków z tej całej sytuacji. I teraz jakby widzę to wszystko trochę w innym świetle. Pewnie dzięki temu, że spotkała mnie ta kontuzja, mogę tutaj dzisiaj być, mogę dziękować kibicom, gratulować innym sportowcom, mogę cieszyć się z bycia właśnie w tym gronie i co mogę więcej powiedzieć? No, każda trudna chwila, tak jak mówię, uczy. Jerzy Dudek powiedział kiedyś, że ten moment, kiedy jesteś kontuzjowany, to tak, właśnie po pierwsze trzeba się starać wyciągnąć cokolwiek dobrego z tego, a po drugie najtrudniej jest wtedy zachować formę. Tak jest rzeczywiście? Tak, znaczy może nie taką formę, że bo jakby
Ja fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowany do tego sezonu. Przepracowałem bardzo mocno całe lato i zwłaszcza okres jesienny. Natomiast kiedy tak naprawdę kilka tygodni się nie startuje, zwłaszcza w zawodach, to wypada się z takiego rytmu, wypada się też z... Głowa się odzwyczaja od startów. Wiadomo, że na zawodach jest więcej stresu, jest więcej emocji. Człowiek jakby też przez to trenuje siebie i wtedy, kiedy jest ten najważniejszy moment, już wie, co ma zrobić. A mi tego trochę brakowało podczas turnieju. Brakowało mi wcześniejszych startów. Ale z kolei, z drugiej strony, no nic nie szkoli lepiej pod tym względem, jak sam turniej czterech skoczni. Także teraz już mam pewne doświadczenie, już mam pewien trening za sobą, bardzo ciężki. No i teraz myślę, że już będzie coraz łatwiej pod tym względem. Jak patrzysz na to, co się dzieje z grupą? Zależy jaką grupą. Z wiele grup. No to powiedzmy z grupą kadrowiczów. No właściwie to nie będę dzielił na Beskidy i na Tatry już. Nie chcę się wypowiadać pod tym względem, bo... Po pierwsze nie do końca potrafię to wytłumaczyć. Zresztą w sporcie trudno cokolwiek wytłumaczyć, zwłaszcza takie momenty. Czasami człowiekowi wydaje się, że już gorzej być nie może i nagle zaczyna wszystko iść, prawda? A czasami się wydaje, że już łatwiej być nie może, a wszystko po prostu się odwraca o 180 stopni. Także uważam, że teraz warto poczekać. No i każdy z nas wie, co ma robić, wie, po co tak ciężko pracował przez całe lato. Skakać na pewno nie zapomniał przez kilka tygodni, tylko coś musi znowu zatrybić w tej całej machinie. Gdzieś w którymś... do jakiejś części trzeba dolać trochę oleju, czy coś takiego, mówiąc przenośnie. I wszystko powinno już być tak, jak być powinno. Przyzwyczailiśmy przez te ostatnie lata, że wy bardzo szybko znajdujecie rozwiązanie problemów, a poza tym, że macie taki trochę takiego ducha muszkieterów, że jednak jeden za drugiego, że ta grupa jest bardzo zwarta. I się zastanawiam, czy ta grupa przetrwa tę próbę, tak? Czy to się... Ja myślę, że to nie jest dużo trudniejsza, czy w ogóle trudniejsza próba niż mieliśmy w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Tylko zależy, jak my do niej podchodzimy. Ja do niej podchodzę, w ogóle do tej całej sytuacji podchodzę bardzo spokojnie. Przede wszystkim wiem, że już coś takiego nas spotykało i wiem, że coś takiego nas będzie jeszcze spotykać, bo w sporcie nie ma nigdy nic pewnego i nie można być cały czas na fali, nie można być cały czas na topie, bo musi przyjść pewien trudniejszy okres, żeby później było znowu łatwiej i znowu lepiej, prawda? No to, że teraz tak jest, no to trzeba to przyjąć po prostu jak mężczyzna, przyjąć wszystko na klatę i walczyć dalej. No po to jesteśmy, po to trenujemy i po to się jeździ na zawody, żeby po prostu dawać z siebie wszystko i walczyć. No, nie zawsze wychodzi. Ja chciałem na chwilę jeszcze wrócić do Balu Mistrzów Sportu. W końcu. Po pierwsze tak, jako chyba pierwszy od 10 lat jesteś właśnie zwycięzcą, który pojawił się na Balu Mistrzów Sportu. Ekstra. Fajnie. Pozytywnie. Cała przyjemność po mojej stronie. No i do tego jeszcze twoja statuetka nie jest gigantyczna, tylko możesz ją mieć zawsze przy sobie. To też się jeszcze nie zdarzyło. Otóż to. Ja bardzo się cieszę z tego. Tak, już mówiłem wcześniej, że dziękuję Bogu za to, że za trudne chwile i tak dalej. Natomiast w tym roku rzeczywiście zostałem przeszkolony począwszy od bardzo trudnych chwil do tych najlepszych momentów. Cieszę się, że mogłem być na turnieju, ale jeszcze bardziej się cieszę z tego, że mogłem tutaj być osobiście, podziękować, pogratulować wszystkim swoim, że tak powiem, współtwórcom całego tego przedstawienia przez cały rok, jakie mieli okazję oglądać kibice. No wykorzystałeś ten czas do maksimum. Dzięki. Czy są jakieś przeciwwskazania dotyczące tańczenia? Nie. Odrobinę tańca nie zaszkodzi. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak został Mariusz w Lazu i ty, czy Mariusz ma dyspozycję na skoczka? Dobre odbicie, chudy, no wysoki. To trochę przeszkadza, ale... Nie przeszkadza. Pewnie, że ma predyspozycję, tylko zależy od tego, czy by on sam chciał być skoczkiem. No tak.
Potencjał jest jak najbardziej. W sumie byłeś na tej ławce pewnie z przedstawicielem z tej dziesiątki akurat tego świata, który ci jest najbliższy, tak? Bo w siatkówkę akurat gracie najczęściej. Gramy najczęściej, też kibicujemy, jeździmy czasem na mecze. Jakby Dudek z Liverpoolu stał, to też jedyny, który mógłby ci bliższy być. Byłoby elegancko. W tym sezonie trochę tak idziesz jak Liverpool, ale Liverpool wreszcie ma dobrą serię. No ja też wierzę, że właśnie teraz się odwróci, że to teraz, wiesz, pójdzie tak do przodu, prawda?